Jesteśmy na planie filmu Kurier, ostatni dzień zdjęciowy. Opowiedz krótko, co tutaj się dzisiaj dzieje. Dzisiaj jest bójka między Niemcami oraz Armia Krajowa. Tutaj wychodzi po prostu dość skomplikowana scena, bo tam wiadomo, strzelaniny, skakanie i tak dalej, trzeba skoordynować wszystkich razem. Też jakieś efekty specjalne, tam widzimy blue screen daleko, więc to jest wyjątkowy dzień, taki wyjątkowo skomplikowany. Nie tyle dla aktorów, wydaje mi się, jak dla całej ekipy. Główna rola u Władysława Pasikowskiego, spełnienie marzeń, bo pamiętam taki twój wpis w mediach społecznościowych jakiś czas temu, gdy właśnie ogłoszono, że to ty wcielasz się w główną rolę Jana Nowaka Jeziorańskiego. No tak, spełnienie marzeń, no nie, cóż mogę powiedzieć, chyba to powinno wystarczyć. Teraz marzenie się spełniło, już jestem po zdjęciach. Niesamowita przygoda. Jak dowiedziałem się, to nie dowierzałem, że to trafiło akurat na mnie. A dzisiaj to jestem, nie wiem komu dziękować za to, bo po prostu nie wiem czym sobie zasłużyłem na coś takiego. Nauczyłem się tyle rzeczy doświadczyłem, tyle przeżyłem tutaj na tym planie. No będę długo wspominał. Prawdopodobnie pan słyszał o takim syndromie takiego dołka po zakończeniu jakiegoś ważnego projektu. No to i się już to zaczyna. Całe szczęście mam drugi film, także on mnie wspiera w tym, żeby dalej działać, ale no jest taki smuteczek przy zakończeniu zdjęć. Jaki będzie Jan Nowak-Jeziorański w twojej interpretacji? Jan Nowak-Jeziorański. Zacznijmy od tego, że film jest nosi tytuł Kurier, więc wydaje mi się, że w samej koncepcji jest to film, który jest oparty na życiu Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ale jest to film, który nosi w sobie dużo takich wątków fabularyzowanych. Dobrze, że to ostatni dzień. W każdym razie takie zakłamania historyczne, które po prostu dynamizują ten film, powodują, że ten film staje się filmem atrakcyjnym, który jest filmem dla widza przede wszystkim. Te zakłamania nie są sprzeczne z historią totalnie, także można spokojnie się z tym czuć. Jest to mimo wszystko zgodne z duchem tego Jana Nowaka-Jeziorańskiego, o którym mówimy, ale ta postać kuriera jest właśnie, była zbliżona do, została przez media nazwanym polskim Jamesem Bondem. Byłbym ostrożny z tym porównaniem, ale rzeczywiście jest to, pociągnęliśmy w stronę takiego agenta, którym, o dziwo, to może zaskoczy ludzi, ale przeżycia, przygody Jana Nowaka-Jeziorańskiego były takie wątki, które no, są rzeczywiście bardzo, bardzo odważne, bardzo zaskakujące. Cześć. No i tyle. No. Będzie to bohater, taki fajny. Czyli widzowie będą mogli po kurierze spodziewać się dynamicznego i sensacyjnego kina. To jest dynamiczne, sensacyjne kino, atrakcyjne i to jest też bohater, który da się lubić. To jest też bardzo wdzięczne dla mnie, że gram bohatera, które... No, są role, które są trochę niewdzięczne. Tutaj nie wyobrażam sobie, żeby ludzie nie polubili tego bohatera, bo to jest fajna postać, bardzo fajna.
Jakim reżyserem jest Władysław Pasikowski? Jak się z nim pracuje? Jest fantastycznym reżyserem. Wie dokładnie, czego chce. Jest przygotowany jak nikt w zasadzie. Nigdy tego nie widziałem. Słyszałem jedynie o tym, że wie dokładnie, czego chce, wie dokładnie, jakie ujęcie. Jak kończy się scena, to już ma zmontowany ten film w głowie. Pamiętam wyraźnie, kiedyś robił tak zwany pick-up na mnie oraz na Tomasza Szucharta. Zagraliśmy, padła akcja, zagraliśmy i w mikrofonie słyszeliśmy: Panie Tomaszu, Panie Filipie, proszę zagrać jak trzy ujęcia wcześniej, w taką samą intensywnością. I wtedy uświadomiłem sobie, że Pan Władysław miał już zmontowaną całą scenę, że już wiedział, jakie ujęcie weźmie, więc wydaje mi się, że to świadczy o wszystkim, to jakim fantastycznym reżyserem jest. Już troszeczkę o tym wspomniałeś, ale równolegle też pojawiasz się na planie nowej produkcji historycznej, czyli Geniusze, gdzie wcielasz się w postać Stanisława Ulama. Opowiedz o tym filmie. Na razie nie wiem, co mogę, co nie mogę powiedzieć, bo jest coś takiego, że na pewne etapy produkcji nie możemy się wyrazić. Więc musiałbym to skonsultować wpierw z produkcją, ale... No pochwalę się tym, co już w mediach się pojawiło, w jakiejś tam gazecie. No, została ujawniona obsada, że zagram główną rolę Stanisława Ulama. No to ci, co nie wiedzą, to polsko-amerykański matematyk, który przyczynił się do budowy bomby wodorowej. Jest postać, która jest pokojową postacią, a która mimo wszystko przyczyniła się do takiej, do budowy takiej rzeczy, która paradoksalnie no, nie została jeszcze wykorzystana, więc pewna interpretacja polega na tym, że może ta broń tak naprawdę w pewnym sensie utrzymuje pokój na świecie. Znaczy, to jest bardzo skomplikowany temat, ale muszę go jeszcze z pewnością przetrawić. Już na koniec, bo też nie sposób mnie o to nie zapytać, bo filmem, który w Polsce otworzył ci tak niejako drzwi, była Noc Walpurgi, film fantastyczny, więc jak wspominasz już po kilku latach ten obraz? Ja przy okazji muszę pochwalić pana za wiedzę i za... Nie, mało kto wie tyle, co się dzieje u mnie, w sensie Geniuszy, już pan zna wstępny tytuł, także gratuluję. Bardzo jestem wdzięczny za to. Więc jeszcze raz pytanie może poproszę. Jak po latach wspominasz Noc Walpurgi, film fantastyczny, który niejako otworzył ci drzwi do polskiego kina, dla polskiego widza? Ja wspominam ten film w bardzo prosty sposób. To jest rodzina tak naprawdę. Marcin Bortkiewicz, Małgorzata Zajączkowska, Sebastian Petryk, to są ludzie, z którymi stworzyliśmy ten film z niczego w zasadzie. I zrobiliśmy to dlatego, że chcieliśmy razem pracować i do dzisiaj to nam zostało, tą chęć spędzania czasu ze sobą, dzwonienie do siebie, chwalenie się kolejnymi sukcesami. Z pewnością pracowanie w przyszłości przy kolejnych produkcjach, to się na pewno wydarzy. Marcin Bortkiewicz, Małgorzata Zajączkowska, to są osoby, których po prostu kocham jak własną rodzinę i tak wspominam ten film. Bardzo dziękuję za rozmowę.